Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym pokazać sposób na pobieranie wymiarów ze szkicu utworzonego w module do modelowania 3D w rysunku 2D. Przykładem będzie prosta tuleja. Pierwszy krok to wyznaczenie linii środkowej. Linia środkowa. Następnie wyrysujemy kształt tulei. OK. Teraz chciałem zwrócić uwagę na wymiarowanie. Możemy dodać tolerancję, tak aby wymiarować całość tylko raz, tylko w szkicu. Później tylko sobie pobrać wymiary, dodać jakieś drobne elementy i mieć o wiele mniej pracy. OK. OK, nasz szkic jest gotowy. Dodajemy obrót. Nasz prosty element jest gotowy. Przechodzimy na rysunek. Dodajemy bazowy. Ja dodam poza rysunkiem. No, musimy zapisać. OK. Obrócimy widok, dodamy przekrój. No najpierw przed dodaniem przekroju zmienimy sobie skalę. OK. Teraz dodamy przekrój. Wstawimy go na rysunek. Dodamy oś. Okay. Teraz klikamy na nasz widok i klikamy pobierz wymiar. Wybieramy widok, wybieramy część. Mamy wybrane. Teraz wybieramy wymiary, które nas interesują. Klikamy zastosuj. Troszeczkę je uporządkujmy. Jak widać, na wymiarach są zbędne zera. Usujemy je w następujący sposób. Przechodzimy na kartę zarządzanie, klikamy na edytor stylów i w części wymiarowanie domyślne ISO usuwamy zera kończące w wyświetlaniu.
Klikamy gotowy. No, wszystko zostało ładnie zwymiarowane. Powinno nam to zaoszczędzić parę minut. Przy prostych częściach wydaje mi się to bardzo przydatna funkcja. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Cześć.